tym odcinku pokażę, jak zanieść końcówkę kablową, nieizolowaną. Czyli jest to, tak jak mam tutaj, jest to konektor płaski, żeński, nieizolowany. Pierwsze, co potrzebujemy, to jakieś narzędzie. Tu akurat mam narzędzie od Knipexa, model 9722240. Są to szczypce do zagniatania końcówek kablowych oraz tyków wtykowych. Można się posłużyć również narzędziem innego producenta. Ważne, żeby była taka możliwość, tak jak tutaj mam, do zagniatania tych konektorów płaskich. I teraz tak, co jest najważniejsze? Tutaj będzie zagnieciony przewód nieizolowany, a tutaj już na samym końcu izolacja. Pierwsze, co muszę przygotować, to oczywiście przewód. Ja odizolowuję go na 5 mm. Następnie pokażę Wam, jak to chodzi. Tutaj dokładnie tak ma to wyglądać. Teraz biorę sobie szczypce, nasuwam je na 1,5, ponieważ używam przewodu 1,5 i konektor jest również na 1,5 przeznaczony. Zaciskam mocno. Dobrze, pierwszy etap jest już wykonany. Bardzo ładnie się to zaprasowało. Kolejnym etapem jest zaciśnięcie tutaj tego na izolacji. Czyli biorę sobie już na większym, ustawiam. I tak jak wcześniej, gdy już mam nasunięte, muszę tylko docisnąć. Gotowe. Jest to pewne połączenie. Szczerze powiem, że nie wiem, jakiejś chiny musiałbym użyć, żeby to wysunąć, tą końcówkę z przewodu. Ale tak jak widać, ładnie się zacisnęło. Na koniec mogę użyć gotowej izolacji na tą końcówkę, ale można też na przykład użyć takiej koszulki termokurczliwej, gdzie przy pomocy zapalniczki albo ciepłego powietrza można tą koszulkę ładnie zaprasować na tym całym przewodzie. Dziękuję.